Gdzie ja jestem? Ja się w ogóle chyba zgubiłem. Muszę znaleźć jakieś miejsce, gdzie mógłbym znaleźć jakieś jedzenie, po prostu może jakieś jabłka, nie wiem, może jakieś... Jest wioska! O, super! Aleś tam zapytam, może mają jakieś pole, nie wiem, może tam będę mógł sobie trochę zboża ogarnąć, żeby po prostu mieć więcej jedzenia. O nie, ty, to są zniszczone te pola wszystkie, co ja widzę. Tam jest trochę więcej, ale jeszcze rośnie, czyli widzę, że oni tutaj sieją, nie wiem. Muszę się kogoś zapytać. Halo, halo, dzień dobry. Czy może ktoś mi powiedzieć? A czemu pan tam stoi na tym, na drzewie? Halo, chłopcze, ja ci powiem, co się ostatnio u nas wydarzyło. Oła, nie bij mnie. To bolało. Dobra, także ostatnio zaatakowały nas szkielety oraz Blazy, które zabrały nam całą żywność. Chciałbym cię poprosić, żebyś jednak nam pomógł i odzyskał te jedzenie, te nasze zbiory, te zboże. Także one się udały tam gdzieś za górę, także gdzieś niedaleko muszą być naszej wioski, także powodzenia. W takim razie ja ogarnę, znajdę tutaj wszystkie te szkielety i te Blazy, żeby po prostu z nimi dać im nauczkę. Także spokojnie, ja spróbuję ogarnąć te wasze pola, żeby tutaj z powrotem, żebyście mieli jedzenie, nie? Także słuchajcie, dobra, ale super macie także krainę tutaj swoją z kwiatkami i w ogóle. Także jak coś, to ja tutaj zaraz spróbuję jak najszybciej przybyć do was, także czekajcie na mnie i ja się udam po prostu może w tamtą stronę, może znajdę te szkielety. Także do zobaczenia, pa pa! Nie no, koniecznie muszę znaleźć te szkielety. Co one wyrabiały w tej wiosce? Praktycznie całą splądrowały, wszystkie, całe zboże ukradły. Jeszcze pewnie tam kogoś zraniły. Pewnie one, te szkielety mają jakieś tam swoje strzały, z którymi po prostu, którymi mogą walczyć. Są strasznie ciężkimi przeciwnikami, także nie dziwię się tym wieśniakom, że oni tam się po prostu boją. Nie wiem, może gdzieś one tutaj będą. Tutaj z tego widzę bardzo dużo endermanów, które to chyba na tym świecie to jest chyba normą. O, jest skrzynka jakaś. O. Ej, tu są jakieś przyrządy. Dobra, ja chyba je wezmę i zrobię sobie bazę jakąś tutaj. Może to będzie chyba dobry pomysł, żeby tutaj ogarnąć sobie bazę. Nie wiem, jakby ją zrobić. Może postawmy tutaj więcej trochę klocków, żeby tutaj była ona taka trochę, powiedzmy, okrągła. Znaczy okrągła, bardziej kwadratowa, żeby jednak w środku mieć trochę dostęp do tych wszystkich, tutaj jakąś wieżyczkę, dostęp po prostu do miejsca schronienia, żebym po prostu tak za szybko nie zginął. Tym bardziej, że tutaj będzie dosyć wysoko i te moby po prostu nie będą miały tak łatwo ze mną. Także ja sobie szybko tutaj ogarniam jakieś miejsce i te szkielety będą tutaj po prostu mnie chciały dorwać, ale ja będę bezpieczny, także ludzik. Okej, okay, ogólnie ten wieśnik powiedział o typu, że szkielety z Blazami się ostatnio połączyły i powstał nowy mob, który się nazywa Blazo Skeleton, także strasznie się jego boję, bo to jest jakiś chyba mocniejszy mob. Dobra, wydaje mi się, że tutaj będzie schronienie takie dosyć solidne, tym bardziej, że szkielety jednak nie podskakują. No a co najgorsze, Blazy jednak są przeciwnikami latającymi, dlatego będzie trochę z nimi ciężej, ale bez przesady, ponieważ ja sobie tutaj zrobię na pewno jakieś wejście do, powiedzmy, do podziemia, żeby tutaj jednak one miały mniejszy dostęp do mnie. Na przykład w taki sposób, że zrobię sobie tutaj schody i ogólnie tutaj będę mógł się schować po prostu, jeśli one będą jednak atakowały. Dobra, i czy tutaj... O, czyli tutaj mogę sobie wyjście ogólnie też zrobić, ale nie wiem, czy to jest dobry czy to jest dobry pomysł, ale chyba nie, dobra. Czyli zrobię sobie tutaj ogólnie dach tutaj będę miał i będę też tutaj miał okienko, z którego będę mógł widzieć praktycznie, co tu się dzieje właśnie na zewnątrz. To chyba jest świetny pomysł. Okej, okay, dobra. Czyli tak, tutaj mamy wszystko zrobione, praktycznie wszystko wykorzystane. Fajnie, że mamy też jedzenie, czyli ziemniaki, ale niestety to tylko dla mnie wystarczy. Jednak wieśniaków trzeba ratować, także ja tutaj, nie wiem, może poszukam trochę drewna. Ej, czekajcie, tu jest jakaś ścieżka, może ciekawe, co tam będzie. Ciekawe, co tam będzie. Skrzynka jest na końcu, o, wow. Tam jest skrzynka, ale jednak musimy chyba trochę poczekać, bo to jest strasznie głęboko. Ja wolę najpierw sobie
może łódkę ogarnąć, żeby jednak mieć tam po prostu pewność, że dotrę, bo tutaj się jednak boję, jak dobrze wiecie, ja nie umiem pływać, także chciałbym tutaj sobie zrobić jak najprędzej łódkę, z której będę mógł skorzystać. Dobra, już crafting table mam, także ja sobie go zaniosę chyba tutaj do naszej bazy i tutaj będzie dosyć, teraz już przytulnie, jeśli jest takie właśnie crafting. Czyli tutaj wydaje mi się, że jedna łódka z brzozowego drewna nam na pewno wystarczy. Także ja będę mógł sobie tutaj wypłynąć i po prostu udać się po tą skrzynkę. Ciekawe co tam będzie, ciekawe co tu będzie. Także ja sobie już tutaj mogę się wydostać na brzeg i zobaczmy co będzie w skrzynce. Wow, diamentowe rzeczy, czyli one mi po prostu ułatwią sprawę, ponieważ jednak jak ja bym miał walczyć z takimi szkieletami czy z Blaze'em, to wątpię, czy miałbym jakieś szanse. Wow, jeszcze lilię niszczę. Także okej. Dobra, biorę sobie jeszcze tą skrzyneczkę. Z tą skrzyneczkę te pochodnie mi się też przydadzą. Akurat są ich cztery, także dobra. Dobra, czyli tutaj sobie postawię w mojej bazie i oczywiście w tym bunkrze, który tutaj właśnie zrobiłem i jeszcze chciałbym zrobić ogólnie jakieś drzwi, przez które żaden mob nikt mi nie przejdzie. No dobra, czyli ja sobie stawiam tutaj i tu i jestem dosyć bezpieczny, także musimy tylko teraz już czekać na przeciwników. Dobra, udało się. Jest tu ogromnie dużo szkieletów, które już czekają na mnie, także muszę się z nimi rozprawić. Są one już tutaj właśnie przy mojej bazie. Fajnie by było, żeby je po prostu poniszczyć jak najszybciej. Dobra, zobaczcie, że tam zaczęły walczyć między sobą, świetnie, ej. Czyli jest dobrze, czyli jest okej. Czyli mamy tak naprawdę tutaj pomocników. Także ja mam tutaj też strzały, którymi będę mógł je po prostu też niszczyć. Ale zobaczcie, że jeden się kampi z tej strony, tutaj gdzie jest ten bunkier. Mam nadzieję, że żadne endermany mi tu nie poprzychodzą i nie pozabierają mi tych szkieletów, bo dobrze, że wiecie, te szkielety są strasznie złe, ponieważ pozabierały zboże dla wieśniaków i teraz wieśniacy nie mają co jeść, czyli fajnie by było je po prostu poniszczyć i także uciekajcie tutaj. Zobaczcie, że one zaczynają między sobą walczyć. Dobra, muszę szybko jak najprędzej do mojej bazy wrócić. Muszę się tutaj schować, ponieważ one jednak zaczynają tutaj trochę mocniejsze uderzenia robić, obrażenia. Czyli tutaj one są. Jest tam Enderman? Nie, to jest koń. Patrzcie, że one walczą między sobą ostro, dosyć tak solidnie. Zobaczcie, są tam jeszcze szkielety. Fuck. Dobra, czyli ja będę musiał po prostu tu strzelać. O, fuck! Jak one tak strzelają do mnie tutaj za pleców? Wiecie co? Video settings trochę inaczej. Okej, tutaj jest ich więcej. O, fuck! Mało co mnie właśnie tej zwierzyczki nie zrzucili. Także to jest trochę ryzykowne, żeby na nią wchodzić. Ja chciałbym tutaj... O, tak, jest was tutaj bardzo dużo. Strzelajcie między sobą, tak jak wcześniej. Świetnie wam idzie. Dobra, czyli trzeba jak najszybciej po prostu na nich się rzucić i po prostu wytłuc. Dobra, mamy zrobione. Słuchajcie, jestem strasznie głodny, jak wiecie. Już mam tylko 61 ziemniaczków pieczonych, czyli bym chciał po prostu mieć te zboże. O, dobra, ej, czyli tych szkieletów jest znacznie mniej. Ja po prostu mam większe już teraz szanse, żeby je po prostu sklepać. One też trochę się wytłukły między sobą i zobaczymy, jakby to wyglądało. W ogóle, jeśli ja mam takie problemy, żeby... O, fuck, nie, ten zombie głupi! Nie, dobra, uciekam od niego, uciekam. O, fuck, mało co mnie nie zabił. Dobra, wiecie co, ja się tutaj schowam i już jednak poczekam trochę chyba do poranku. O, fuck, i tu już jeszcze szkielet do mnie podchodzi. Dobra, jednak ja poczekam do poranku i zaraz pewnie będą atakowały Blaze'y, także zobaczymy, co to będzie, jeśli szkielety połączyły się z Blaze'ami. Wiecie co, całą noc praktycznie tutaj spałem i te po prostu moby zaczynają się tutaj hałasować okropnie. O, fuck, ja nigdy Blaze'ów nie widziałem, nigdy nie byłem w Netherze, nigdy nie byłem w piekle, żeby zobaczyć jakiego Blaze'a. O, fuck, jeden się pali. Co to jest? Co to jest? W ogóle strzelają cały czas do mnie. Jezu, ile tu będzie? Dobra, spróbujemy tego zaatakować. Spróbujmy, jakie one mają tutaj jednak właściwości strzelnicze. O, fuck! Dostałem. Oh my god, o, dostałem, czyli wypadałoby tutaj ogarnąć sobie jakąś wodę, z której bym mógł korzystać. Oh shit, nie wiem, co ja mam zrobić. Dobra. Wiecie co?
Ja po prostu jak coś będę miał perły, żeby po prostu się teleportować. Fuck, one są już tutaj? Nie ma ich, także okej. Czyli teraz fajnie by było po prostu na nie skoczyć i po prostu zacząć się tutaj klepać. Niektóre się po prostu palą, ale jak dobrze wiecie, blazy po prostu są odporne na to, na podpalanie. Także ja jestem dosyć tutaj jednak ubezpieczony w taki sposób, że po prostu jest tutaj woda. O fuck, ej, ja ginę po prostu. Ej, dobra, szybko muszę coś zjeść, jednak tutaj mnie nie dosięgną zbytnio. Dobra, ja jestem już tutaj bezpieczny, jednak w wodzie te ich pociski są tak naprawdę mało co skuteczne, czyli tego spróbujesz rozwalić po prostu. O fuck, ej, one cały czas tutaj na mnie nawalają. Zobaczcie, że te pociski są po prostu pod wodą bez sensu i ja po prostu spróbuję je po prostu trochę z łuku oklepać. Myślę, że mi się to uda, tym bardziej, że ten już jest trochę... O, jest! Dostał, także już te są poniszczone. O, fuck! Ej, one są mocne, bardzo mocne. Z nimi mało co mam szans. Ja nie wiem, co to będzie, jeśli one się połączą ze szkieletami. O, shit, znowu... Halo. Dobra, w wodzie jestem bezpieczny, czyli jest okej. Dobra, słuchajcie. Wiecie co? Może ja po prostu spróbuję uciec stąd, jednak te blazy są bardzo mocne i chciałbym je po prostu jak najprędzej tutaj pozabijać. Fuck, ginę! Oh, shit. Jeszcze zjem. Dobra, słuchajcie, nie wiem, ale... Jest tu pod wodą. Muszę wypłynąć? Fuck, udało się, dobra. Wszystko płonie, gdzie są te blazy? Czemu one zniknęły? Zobaczcie, czyli one zostały pokonane. No to świetnie. Czyli dobra robota, ponieważ te endermany po prostu zostały zabite przez to, że chyba dzień zaczął być i nie wiem, czy one się słońca bały, czy jaki ciort. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało, jeśli połączone zostanie właśnie tutaj, będzie walka z połączonymi szkieletami oraz połączonym blazem. Także to będzie dosyć ciekawe. Dobra, moby już są, także ja już je słyszę. Wow! Ej, ja już straciłem połowę życia. Zobaczcie, że one są po prostu dla mnie po prostu za silne. Ja po prostu nie mam szans, jeśli one będą we mnie tutaj strzelały. One w ogóle mają łuki chyba palące, także ciekawe, jak by to wyglądało. O, shit, już nam we mnie celuje. Ej, one tu już są, o fuck. Jezu, otworzyłem mu drzwi. Ej, no to co ja mam zrobić? Dobra, ja muszę zadirtować trochę tą tutaj ziemią i spróbujemy sklepać tego, co tutaj jest. Dobra, chodź tu. Fuck, jeszcze nie trafił we mnie. O, fuck! Jakie one mają damage, czyli ja jestem bez tego, bez szans po prostu z nimi. No nie wiem. Spróbujemy zawalczyć wręcz. Fuck, Niestety bohater nie przeżył. Okazało się, że blazy postanowiły odejść. Natomiast w wiosce wszystko zaczęło być normalne, tak jak wcześniej.